Trochę, jak widać, zawiewa nad Przełęczą, ale przyszła w końcu prawdziwa zima i to jest to, co było potrzebne narciarzom i snowboardzistom. Trochę zimno, no ale przecież zimą musi być zimno. Rozpoczynamy narciarski weekend. Marek Omelan i Jarosław Ferenc, zapraszamy na deski w Beskidy. Kłaniamy się, dzień dobry. Rozpoczęły się zimowe ferie. Co prawda nie dla wszystkich, bo na razie dla 5 województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Województwo śląskie zamknie cykl 1,5-miesięcznego okresu feryjnego. Zimowe wakacje rozpoczną się u nas 11 lutego, a zakończą 24 lutego. Z ferii korzystają, jak powszechnie wiadomo, uczniowie, ale nie tylko. Oprócz dzieci i młodzieży szkolnej, również nauczyciele. Ci ostatni to mają się dobrze, bo choć to niewątpliwie trudny zawód, to wolnego w roku nauczyciele mają bardzo dużo. Tak czy inaczej, zimowe ferie służą wypoczynkowi, najlepiej na zimowisku w górach, no i oczywiście na nartach. Narciarski weekend proponuje jak zawsze Beskidy, gdzie jest wiele miejsc na zimowy wypoczynek. Mamy tak zwane kurorty w postaci Wisły, Szczyrku czy Ustronia, ale równie dobrze i bez większego tłoku można pojeździć w Brennej, Rajczy, Istebnej czy Milówce. Prawie 400 wyciągów narciarskich w Beskidach wystarczy dla wszystkich zwolenników aktywnego wypoczynku na nartach i deskach snowboardowych. W ostatnich latach w wielu miejscach znacznie poprawiła się infrastruktura. Powstało kilka kolei krzesełkowych, zwłaszcza w Wiśle, a i baza hotelowa trochę się powiększyła. Słowem, Beskidy są coraz bardziej zachęcające i to nie tylko zimą. Jak widać, teraz zima nie próżnuje i nadrabia ostatnie straty. Myślę o tych kilku okresach z odwilżą, z którymi musieli zmierzyć się zwłaszcza gestorzy ośrodków narciarskich. Każda noc z minusową temperaturą dawała szansę na sztuczne naśnieżanie i utrzymanie nartostrad w przyzwoitym stanie. Krótko mówiąc, teraz pogoda odwdzięcza się swoją zimową obfitością. W ostatnich kilkunastu dniach napadało trochę śniegu, a teraz spory mróz sprawia, że wciąż się utrzymuje, powiększając narciarską pokrywę. Obecnie w Beskidach niemal wszędzie panują dobre i bardzo dobre warunki do jazdy na nartach. Wybór stacji i ośrodków narciarskich jest już spory i z konieczności odnotujemy jedynie te większe i dobrze zorganizowane. Dziś zaczynamy od propozycji polskich kolei linowych. Poza ośrodkami w Tatrach spółka zarządza również ośrodkiem Mosorny Groń w Zawoi. Na górę o wysokości 1040 metrów narciarze mogą się dostać 4-osobową koleją krzesełkową. Na głównej nartostradzie utrzymuje się 80-centymetrowa warstwa ubitego śniegu. Warunki zjazdowe bardzo dobre. Po zachodzie słońca na oświetlonej trasie można jeździć do 20. Polskie koleje linowe zapraszają również na górę Żar do Międzybrodzia Żywieckiego. Zimą można tu dobrze pojeździć na deskach. Na nartostradzie średnio 70 cm śniegu. Podobnie jest na Polanie Żar. Na szczyt góry Żar narciarzy i snowboardzistów wozi kolej linowo-terenowa. W Szczawnicy polskie koleje linowe mają ośrodek narciarski na Palenicy. Do dyspozycji narciarzy jest kilka tras zjazdowych pod deskami do 70 cm śniegu i warunki zjazdowe bardzo dobre. Kursuje kolej linowa i 3 wyciągi talerzykowe szafranówka. Wracamy w Beskidy i zaglądamy do Wisły. Tam miłośnicy białego szaleństwa najchętniej odwiedzają główne stacje narciarskie – Soszów, Nowa Osada, Cieńków i Stożek. Wszędzie panują dobre i bardzo dobre warunki śniegowe na trasach do 70-80 cm śniegu, czynne koleje krzesełkowe i wyciągi orczykowe i także talerzykowe. W Szczyrku najlepiej pojeździmy w ośrodku Czerna Solisko. Przejechałem parę tras z kamerą i wygląda to całkiem dobrze. Wszędzie biało, miejscami tylko oblodzone fragmenty, zwłaszcza na Golgocie, ale to wymagająca trasa i mniej wprawieni narciarze nie powinni tam jeździć. Śniegu 60 cm, czynnych 13 wyciągów orczykowych w rejonie Hali Skrzyczeńskiej i na Julianach. W Ustroniu na Czantorii można już pojeździć na czerwonej i na niebieskiej nartostradzie. Pod nartami co najmniej pół metra ubitego śniegu i warunki, jak widać, bardzo dobre. Kursuje kolej krzesełkowa i pozostałe wyciągi. Na Czantorii spotkaliśmy wyjątkowego narciarza, bo skiturowca. Ci, zamiast wyciągami do góry, podchodzą na nartach, zapinając na spody tak zwane foki. Z parkingu na tych nartach? Tak, jest parkingu, podchodzę na tych nartach, zjeżdżam, potem jeszcze raz schodzę, jeszcze tak 3 razy sobie robię i potem do domu zjeżdżam. No to jest słuszna górka i kawałek drogi. Jak długo pan szedł? 32 minuty. No to w tym wieku kondycja, no sorry, ale to tylko podziwiać. Dziękuję za podziwianie, jest to program zdrowotny mój.
dużo ruchu, dużo pływania, dużo nart, narciarstwo biegowe, turowe, a zjazdowe to 10-15% tylko. Nieopodal narciarze mają do dyspozycji obie palenice. Na dużą wjeżdżamy krzesełkiem, a na małą wyciągiem talerzykowym. Warunki do jazdy dobre, śniegu nie mniej niż 50 cm. W Beskidach dobre warunki narciarskie panują również w Istebnej na Złotym Groniu i w Zwardoniu na Rachowcu. No i wszystko się sprawdza. Tak jak przewidywali synoptycy, bardzo zmroziło. Teraz temperatura za dnia sięga minus 14, minus 15 stopni. W nocy nawet do minus 17, a w wyższych rejonach gór do minus 20 stopni. To w zasadzie dobrze dla słusznego naśnieżania, no ale niektórym bywa zimno. Spójrzmy, co czeka nas w pogodzie jutro. Na niedzielę synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże. Padać już nie powinno. Po sporym nocnym mrozie do minus 20 stopni w ciągu dnia najcieplej ma być o 12. Termometry wskażą minus 15 stopni w szczytowych rejonach Beskidów. W dolinach tylko minus 12 stopni. W nocy z niedzieli na poniedziałek znów temperatura spadnie do minus 20 stopni. No i zobaczymy potem, jak będzie w przyszłym tygodniu, ale to już w kolejnych odcinkach, w kolejnym narciarskim weekendzie. Marek Omelan i Jarosław Ferenc, dziękujemy za ten weekend i zapraszamy na kolejny. Do zobaczenia.